oprócz tego mogą pracować. Jest to problem, problem duży w sensie tego, co jeszcze emeryci mogą robić. No, moje zdanie jest takie, że jeżeli nawet by zabroniono takiej pracy, załóżmy, to wcale nie jest tak, że przedsiębiorca czy tam tyle zwiększy się ilość miejsc pracy. Bo prawda naukowa jest taka, ja tylko mówię o prawdzie naukowej, że żadne zakazy i nakazy administracyjne nie utworzyły żadnego miejsca pracy, a wręcz odwrotnie. W związku z tym, jeżeli czegoś się zabrania, to i tak przedsiębiorcy znajdą rozwiązanie, że nie wiem, przejdą emeryci do szarej strefy, czyli będzie, mówiąc krótko, płacił mu z ręki i wtedy będzie jeszcze gorzej, bo tak to jakieś tam podatki z tego płyną, jest to oficjalne, a ja uważam, że im bardziej oficjalne jest, tym jest lepiej, im mniej szarej strefy, tym jest lepiej. Dlatego taki zakaz według mnie wiele by nowych miejsc nie stworzył, dlatego że z kilku powodów, tak jak powiedziałem, no, jeżeli ktoś jest wiele lat pracujący w firmie, przychodzi na emeryturę, to pracodawca często chce, żeby on również nadal jeszcze i tak dalej. Ta aktywność zawodowa emerytów, do której się niechybnie zbliżam, też jest czymś, co jest ważne, że jak człowiek ma jeszcze chęć, to też chce pracować. Poruszył pan bardzo poważny problem. Młodzi nie mają pracy. Ale wie pan, ja bym nie stawiał jako, bo to, bo pan poruszył bardzo taki ważny rzecz, stawiania jednej grupy przeciw drugą, bo ci, którzy chcą zręcznie nami czasami manipulować, to tak. No gdyby nie to mielibyśmy miejsca pracy. A ja uważam, że to, że młodzi nie mają miejsc pracy, nie wynika z tego, że pracuje za dużo emerytów. My po prostu mamy za mało miejsc pracy. Po prostu Polska musi powrócić na rozwój gospodarczy na poziomie 4-5%, a nie tam 0,8% Europa i wtedy ten problem się złagodzi o wiele bardziej. Natomiast to, że zakażemy emerytom, w mojej ocenie, patrząc na dane, nie rozwiąże problemu bezrobocia w głowie. Na pewno złagodzi, ma pan rację, na część może by tam złagodziło, ale ja myślę, że o wiele ważniejsze jest stwarzanie możliwości zatrudnienia i tworzenia edukacji pod rynek pracy. Proszę zobaczyć, co się stało w Europie. Dlaczego między innymi tu mówiliśmy o Hiszpanii? Dlaczego w Europie, która przoduje dzisiaj w bezrobociu, też między innymi tak jest? Przecież w Polsce zapomniano o dobrym kształceniu od wielu lat, kształceniu dobrych fachowców, czyli nie tworzy się fachowców pod rynek pracy. Czyli na przykład wiemy dzisiaj, że każdą ilość, jeszcze do niedawna, bo nie wiem jak dzisiaj, ale jeszcze pół roku temu, bo nawet pomagałem w tym jakby zorganizowaniu grupy ludzi, która do tego chciała się zgłosić, że brakuje i będzie brakować, nie wiem, spawaczy, ślusarzy, a kompletnie odeszło się od kształcenia, które państwo się wycofało. Nie, że rzemieślnicy się, zakłady się wycofały, państwo się wycofało. Dlatego, że większość rodziców uznała, że lepiej niech syn, córka skończy byle jakie studia, niż by był dobrym spawaczem czy ślusarzem. I tak jak się rozmawia, proszę zauważyć, to rodzice to czas mówią. Jak ja pamiętam jeszcze za moich młodych czasów, to rodzice zawsze mówili, pamiętaj, najpierw fach, a później studia. No, ale dzisiaj w Europie stało się tak, no, młodzież nie chce pracować jako spawacz, ślusarz i tak dalej, i tak dalej. W Polsce jeszcze 20 lat temu mieliśmy w Polsce 7% ludzi z wyższym wykształceniem. Dzisiaj mamy 27% i bardzo dobrze. Tylko że za takim skokiem edukacyjnym nie stworzono tyle nowych miejsc pracy. Nie wyszukano technologii. I całkowicie zaniechano, co jest błędem w Polsce, szkolenia u pracodawców w zakładach pracy dobrych praktyki dobrych rzemieślników. I następny element przychylności właśnie dla rzemiosła, czyli tworzysz miejsce pracy, to możemy ci nawet studiować, pomagać, coś tam jeszcze. I to jest rola państwa i tego w polityce do tej pory brakowało. Kantę przed wprowadzeniem reformy podawał jako przykład sztandarowy Starachowicy,
gdzie tamtejsze szkoły zawodowe wypuszczały co roku w czerwcu 100 lekarzy, którzy nie mogli znaleźć wtedy zatrudnienia pod koniec lat 90. Po wprowadzeniu gimnazjum i później tak przekształceniu, że z tych 75% przed reformą, która szła do szkół zawodowych, na 25% do liceum i techniki, odwrócić tą proporcję i odwrócono. Niedawno podano, że w Starachowicach najbardziej poszukiwanym zawodem jest, jak pan zdanie, oczywiście tokarz, bo nikt już w tym zawodzie, w tym pustym. Tylko teraz też się możemy zapytać wobec tego, bo to też do tej partii, której pan nie chce jakby wymienić tutaj z nazwy, a jest rządząca. Dlaczego należą? Dlaczego? Dobrze, nam tego należało, ale dlaczego ta partia, która ma na to wpływ, to również właśnie w tej edukacji te zmiany są. Nie ma ich po prostu. Nawet nie chcę mówić, że są, tylko że ich nie ma. Wielu polityków o tym mówi, ale nie ma tego przełożenia na decyzję. Nikt jakby nie ma teraz odwagi cofnąć tej decyzji wtedy i wrócić do tych proporcji, że kształcimy w szkołach zawodowych. A przy okazji jeszcze, tak jak pan tu bardzo dobrze zaznaczył, ci, którzy naprawdę uczyli zawodu, nie mają teraz już w tym żadnego interesu, więc nawet tutaj w naszej szkole lokalnej jest kłopot właśnie ze zdobyciem praktyk. Ale bo to, o czym pan mówi, jest istotne, żeby nie było tak, jak końcówka tam lat 80. i początek lat 90., że oto powiedział Kwidzyńskim strzela, kończyło szkołę zawodową 100 ludzi młodych, którzy mieli specjalność sprzedawca magazynie. I wiadomo było, że nie tylko dzisiaj, ale że jeszcze za lat 10 czy 20 oni i tak będą zrobili. Czyli to, o czym pan mówi, jest istotne, że należy zacząć kształcić. Ja jako wielki miłośnik wielu elementów i rozwiązań, których znam tylko oczywiście czytałem w Stanach Zjednoczonych, że głównym elementem kształcenia jest kształcenie na potrzeby rynku. Czyli jeżeli wiemy, że dzisiaj energetyka, informatyka, co byśmy nie mówili, będzie elementem, który się będzie rozwijał, to żeby to zbudować, to przez 10 lat potrzeba tam dokazać, ślusarzy i tak dalej. To nie jest łatwe, to nie jest trudne do przewidzenia. I w dzisiejszym prawodawstwie jest, podejrzewam, taka możliwość. Tylko w czym jest problem? Że, tak jak pan powiedział, nie tylko politycy, ale również, nie wiem, tam zarządzającymi szkołami, dobrze się nimi, mają określone pokrótce problemy, żeby to uruchomić. Od niechęci do spraw kadrowych, finansowych i innych. Dlatego też ja osobiście opowiadam się za takim modelem, że na takiej ziemi powiślańskiej jak u nas, nie powinno się tworzyć w każdej gminie szkoły średniej o wąskiej specjalizacji, tylko dla określonej populacji, to co widziałem 20 lat temu w Szwecji, że dla określonej populacji, na przykład 100 tysięcy mieszkańców, tworzono jedno centrum nauki zawodu, które w ramach potrzeb bardzo szybko się przekształcało. Bo najtrudniej dzisiaj przekształca się szkołę. Szkołę, bo nie należy zmieniać ewolucyjnie. W szkole zmienia się wszystko ewolucyjnie. A w takim centrum praktycznej nauki zawodu można zmieniać rewolucyjnie. I oni mieli tak, jeżeli Volvo potrzebowało 100 mechaników, to oni w ciągu roku uruchomili kierunek, mówiąc krótko, produkcję. Kiedy przyszedł Philips do Kwidzyna i powiedział, słuchajcie, my potrzebujemy co roku 40 informatyków, to myśmy w ciągu pół roku uruchomili ten kierunek. W związku z tym ta determinacja władz lokalnych musi w tym zakresie być. To z poziomu rządu się organizacji. I dlatego rolą rządu, rolą ministra edukacji jest pokazywanie rozwiązań, jak można to robić, a nie narzucanie całego systemu, tylko jedynie w kraju. I pewne elementy można przewidzieć. Tamten system produkował, tak powiem, nadprodukcję w wielu dziedzinach. I ostatni element jest, w związku z tym, że zlikwidowano dopłaty, pomoc dla rzemieślników i rzeczy, w tym momencie zlikwidowano bardzo ważną gałąź, a mianowicie szkolenia. Myśmy w powiecie kwidzyńskim rzemieślniczy szkolili ponad 360 osób, czyli to jest jedna duża szkoła, która kształciła praktycznej nauki ludzi, różnych rzeczy, od mechanika samochodowego do kucharza. Ale ja wierzę w to, że polskie samorządy, a rolę ministerstwa widzę, im mniej będzie uregulowanie zbrojnie, mniej będą się wtrącać,
tym sobie na tym sobie polega. Potrzebujemy pewnej rzeczy, która jest dla nas ważna, jak pieniądze, a już a innych ktoś się nauczymy, inaczej, pokażemy jak to się robi. Dziękuję. Ja myślę, panie senatorze, szanowni państwo, że jeszcze szereg różnych pytań byśmy mogli zadać i chcielibyśmy zadać panu senatorowi, niekoniecznie związanych z samorządem, ale z całą sferą naszego życia, w której to sferze się obracamy. Ja tylko sobie pozwolę powiedzieć, że jedną z przyczyn niekorzystnych zjawisk, jakie występują w Europie, to jest dążenie do maksymalizacji zysków wąskiej grupy społecznej, właścicieli, koncernów i wyzwanie się, pozbywanie się miejsc pracy, tylko przekazywanie tej pracy na wschód, do Azji. To się mści później, tak? Przecież to nie była firma krawiecka, która szyła spodnie za 3 euro i strzeliwała mletkę z ceną, gdzie była cena 189 euro, tak? I ta produkcja została przesunięta na Ukrainę, gdzie szyły panie w nieogrzewanych halach te same spodnie za 2 euro, a dzisiaj już tej produkcji nie ma nawet na Ukrainie, czyli nie wiem ile procent tam tego zysku mogło ostatecznie wystąpić, czy 50, czy 60, czy 80, to się okazało, że warto jeszcze z Polski to przesunąć na Ukrainę, bo na każdej parze spodni zarobię 2 euro. I tak się działo w przemyśle odzieżowym i myślę, że w wielu, wielu innych branżach i w którymś momencie ci ludzie, którzy nami zarządzają, nawet w niektórych momentach manipulują, otworzą oczy, że zrobiono błąd, bo za tą samą produkcję będziemy musieli Azji zapłacić o wiele więcej, aniżeli w danym momencie. Nie chciałbym, żeby w tej naszej dyskusji, żebyśmy zatracili optymizm. Co pan powiedział na początku, ten optymizm jest bardzo niezbędny i konieczny, ale też panu powiem, że na tej sali siedzi co najmniej dwóch absolwentów Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Kwidzynie. Jak się dzisiaj przejedzie ulicą Staszica, to żal ściska w serce. A myślę, że pan wie, co mam. Tak. Jedną rzecz mogę panu obiecać, że jak zechce pan się z nami spotkać, dzisiaj jesteśmy w trakcie obrad Rady Miejskiej, ten czas mamy ograniczony, to obiecujemy spotkanie, że przyjdziemy nawet na takie nieoficjalne spotkanie. Jeszcze przeprowadzimy mieszkańców i będziemy sobie mogli długo, długo rozmawiać. Dziękuję panu przewodniczący. Jak pan przewodniczący pozwoli, to jeszcze tylko dwa zdania. Bardzo proszę. Pan przewodniczący poruszył dwa ważne tematy, a jeden szczególnie jest mi bliski, bo uczestniczyłem w tym procesie dotyczącym mechanizacji rolnictwa. Kiedyś jako uczeń w liceum ogólnokształcącego uważaliśmy, że to są nasi najwięksi przeciwnicy, bo wyrywali, jak to by się kiedyś mówiło, czy teraz, żeby wyrywali nam najładniejsze dziewczyny. Dlatego mówiliśmy kiedyś się zemścimy, taki kolega. Taki kolega, który jest absolwentem mechanizacji rolnictwa, mówi, słuchaj, na pewno to zrobiłeś dlatego. Ale absolutnie nie. Chcę powiedzieć tak, jeszcze raz, że ja nie byłem i nie jestem przeciwnikiem mechanizacji rolnictwa w Kwidzynie, tylko powstał pewien problem dwojaki. Po pierwsze, że rodzice marzyli już o tym, żeby zamiast do szkoły mechanizacji rolnictwa posyłać do technikum elektronicznego, które tam powstało, którego nie było w Kwidzynie, z różnych względów i ono jest przyszłościowe. Po drugie, uważam, że ludzi, którzy zajmują się mechanizacją rolnictwa, czy w ogóle czymś, co jest związane z rolnictwem, na Powiśle i Żławę, to taka szkoła wystarczy jedna. Czy to będzie szkoła w Kwidzynie, czy w Gierzgoniu, czy gdzieś, to już jest zupełnie inna kwestia. Natomiast ilość absolwentów, kiedyś, kiedy pan i ja kończyliśmy studia, to w rolnictwie pracowało 29% ogółu zatrudnionych. Dzisiaj pracuje 7,5. W związku z tym ta ilość osób pracujących bezpośrednio w rolnictwie bardzo maleje i zmaleje jeszcze bardziej. Bo w Stanach Zjednoczonych, które już tutaj czytowałem, jest 1%. Nie trzeba być wielkim przewidującym, że ilość osób pracujących bezpośrednio z rolnictwa będzie malało na rzecz różnego rodzaju usług. Stąd też powstała tam agroturystyka. Także ja rozumiem ten sentyment, natomiast to życie wymuszało, że na miejsce tej dobrej szkoły, inaczej guźnika w wielu dziedzinach, żeby powstała druga dobra szkoła, elektroniczna, agroturystyczna i tak dalej, i tak dalej. No, także no, tylko tak mogę się tłumaczyć. Że ci z elektronika nadal lepiej wyrywają energię niż... Już teraz nie, bo teraz... Nie, bo teraz... Już
już teraz nie dlatego, że w tej szkole agrofizyce i tak dalej również są, jest dużo dziewcząt, tak, jest, tak jest. I drugi wątek ten problem. W 100% się, znaczy inaczej, może nie, w 90% z podjęciem się zgadzamy, jeśli chodzi o miejsca pracy dotyczące rywalizacji Europy z Azją, szczególnie Chiny i tak dalej. Europa niedawno, rok temu się obudziła, że należy chronić własne miejsca pracy. Lepiej późno jak wcale, bo to zjawisko, o którym Pan mówi, no jest rzeczą niesamowitą, że nie mając żadnych obciążeń socjalnych, my w Europie nie jesteśmy w stanie wygrać z produktami, które nie mają żadnych świadczeń socjalnych. Wiesz, w Chinach czy gdzieś ich nie ma żadnego funduszu emerytalnego, innych świadczeń emerytalnych. Tam, kto nie ma pomocy rodziny, ten umiera. W związku z tym my nie jesteśmy w stanie wygrać z tą ceną. W związku z tym my, mając inną kulturę życia, musimy to, co Pan powiedział słusznie, chronić Europę przed wpływem tego produktu. Natomiast niestety w ramach Europy, myśmy też tego doświadczyli, że zamykano fabryki w Niemczech, a przenoszono ją do Polski. I to jest zjawisko, które w Europie, skoro jesteśmy w Zjednoczonej Europie, no niestety będzie następowało. Ludzie będą szli tam, gdzie jest lepiej, w sensie warunków życia i płacy, a tylko od nas zależy, czy będziemy młodych ludzi zatrzymywać. Ja serdecznie dziękuję za bardzo miłe i sympatyczne spotkanie. I tak jak powiedziałem, na następne spotkanie przygotuję się trochę lepiej z zakresu agencji rolnych. Ja przewodniczący pozwoli, to tak proszę się również, żeby móc się stać na spotkanie. Dziękuję za obecność. Dziękuję bardzo. Prosimy o współpracę i deklaruję dla Pana Burmistrza. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, 7 minut przerwy. Tak? O, dziękuję.